na ten dzień Dębica czekała, czy długo, czy bardzo długo czekała. I wreszcie się doczekała, kiedy w dniu dzisiejszym możemy podpisać protokół uzgodnień inwestycyjnych. Cieszę się bardzo, że właśnie doczekaliśmy tej chwili, gdzie będziemy mogli tutaj z panem prezydentem podpisać stosowne dokumenty, kiedy budowa 201 mieszkań stanie się faktem. Planujemy, że jesienią tego roku wejdziemy na budowę. No i liczymy na to 1,5 do 2 lat proces inwestycji. Dokładny koszt będziemy znali po przetargu. Zgodnie z podpisaną umową dzisiaj w całym procesie inwestycyjnym bierze udział przedstawiciel państwa miasta, czyli w komisji przetargowej po wykonaniu projektu będziemy ogłaszali przetarg na wykonanie inwestycji. Mam nadzieję, że to jakaś firma z Dębicy będzie, że niech te pieniądze zostaną w Dębicy, to jest po pierwsze, a po drugie wtedy będziemy znali dokładne koszty inwestycji. Zakładamy, że czynsz nie przekroczy 20 zł. To jest, za każdym razem jest nasz cel, że czynsz nie może przekroczyć 20 zł i tego się trzymamy. Niespełna 2 lata temu wspólnie zaczęliśmy się zajmować programem Mieszkanie Plus i po tych 2 latach udało nam się szczęśliwie dotrzeć do końca. Dziękuję bardzo panu prezesowi Muszyńskiemu, bo jeszcze wczoraj dokonywaliśmy drobnych korekt w umowie, jeszcze wczoraj konsultowaliśmy warunki, aby stały się one jak najbardziej korzystne dla wszystkich stron. Bardzo się cieszę, że z nami są samorządowcy z nas, z zaprzyjaźnionych miast, z Przemyśla, z Mielca, Sędziszewa Polskiego. To są państwo, którzy konsultowali się z nami w ramach tego programu i myślę, że nasze doświadczenie, nasze działania, które podejmowaliśmy, posłużą, będą ułatwieniem dla tych poszczególnych samorządów. Dziękuję także przede wszystkim panu burmistrzowi, który od początku bardzo intensywnie wspólnie pracowaliśmy, aby te mieszkania powstały. Dziękuję także Radzie Miasta, która wyraziła zgodę na to, aby teren, który był własnością miasta, został przeznaczony na budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Cieszę się bardzo, że te negocjacje, które trwały tak długo, ale był to bardzo skomplikowany projekt, projekt, który tak naprawdę patrzy cały kraj, udało nam się doprowadzić do szczęśliwego końca. Bardzo się cieszę, że dzisiaj dochodzi do podpisania tej szczegółowej umowy, jak tu rozmawiałem z burmistrzami, wynegocjowanej z panem prezesem, z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na korzystnych warunkach. Cieszy mnie również, panie prezesie, że mówi pan o tym, że mieszkania nasze będą wysokiej jakości, że pomimo, że to jest realizowane w ramach programu Mieszkanie Plus, o którym myśleliśmy, że te mieszkania będą, powiedzmy, o niskim standardzie, że do tego dojdzie. Pan wie, przybywa na dzień dzisiejszy 400-460 już jest. Cały czas jest zainteresowanie. Szanowni Państwo, mieszkańcy młodzi Dębicy pytają się, jest wiele spotkań takich, gdzie mamy odzew, że mieszkają u rodziców, mieszkają u teściów, oni mają miejsca pracy, mają dochód i chcieliby po prostu, no wiadomo, jak każdy z młodych ludzi mieć własny kącik. I tutaj jest dla nas takie zielone światło, że mamy zdiagnozowane, że jest to spora ilość osób. Są też telefony z gmin zewnętrznych, gdzie młodzi ludzie chyba pracę tutaj pozyskali ze względu na te miejsca, które nowe powstają. I myślę, że to też jest dla nich taki wariant, że można zamieszkać będzie tutaj w Dębicy, gdzie no stąd będą mieć wszędzie blisko.